To, co wczoraj powiedzieliśmy na naszym spotkaniu, było jakby wstępem, którego w żaden sposób nie mogłem pominąć, gdy mówimy w naszych wykładach, że nadchodzi nowy porządek świata. Jaki porządek? Od czego się zaczyna? Co w tym porządku ma właściwie odgrywać główną rolę? Przypomniałem słowa Napoleona Bonapartego, który wyraził się, ja jeszcze raz to przeczytam, potrzebujemy jedynego prawa europejskiego, jednego sądu kasacyjnego, jednolitego pieniądza, jednolitej miary i odważników. Potrzebujemy jednakowych ustaw dla całej Europy. Chcę ze wszystkich narodów uczynić jeden naród. To hasło, które wypowiedział Napoleon, jest dzisiaj powielane w setkach, w tysiącach egzemplarzy, bo wszyscy chcą mieć jakiś jeden naród. A nikt dokładnie nie wie, jak ten jeden naród ma wyglądać. Pierwsze, co zostało zniesione, to granice. Ale jak wprowadzić pieniądz? Jak odzwyczaić Anglików, którzy lubują się w swoich funtach i przyzwyczaić ich do nowej waluty, która nie wiadomo jeszcze jaka ma być? Jak zunifikować ten organizm? I wczoraj dowiedzieliśmy się, że Pismo Święte ma swój wyraźny pogląd na tego rodzaju unifikację. Dlatego, że przez całe wieki, przez całą historię byli ludzie, którzy chcieli opanować cały świat. Byli ludzie, dla których była to jakoby ich idea fix, bo chcieli zrobić to jako jeden światowy organizm i jeden panujący nad tym człowiek. Ale Pismo Święte ostrzega, że takie zakusy są nielogiczne i z punktu widzenia biblijnego niesprawdzalne, nie do wykonania. My mamy przed sobą jeden z najważniejszych sprawdzianów teraz. Jeden zobaczyliśmy wczoraj. Upadek komunizmu, który miał również takie same zakusy. Chcieli opanować cały świat. Nie wyszło. Idea była być może i dobra, ale nie wyszło. Bo to, że wszyscy mają być równi, że wszyscy mają równe prawa, że wszyscy mają zapewnioną pracę, że każdy ma być szanowany, to całkiem piękne i wspaniałe idee, ale to jakoś nie pracowało. Jak uda się w przypadku Europy samej, to jest dopiero pytanie. I dlatego dzisiaj, gdy tytuł mojego wykładu jest Nadchodzi nowy wiek, to chciałbym wam powiedzieć, że możemy mieć tutaj dwa takie odczucia. Co to jest ten nowy wiek? Dzisiaj żyjemy w XX wieku, ale w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia roku 2000 rozpocznie się wiek XXI. To już niedaleko. To już naprawdę niedaleko. Że coś się ma zdarzyć. Gdy przychodził w Europie rok tysiączny, cała Europa bała się, że wydarzy się jakieś wydarzenie, które będzie końcem świata. Tysiące ludzi ówczesnego czasu oczekiwało z przerażeniem, co ma nastąpić. Ale czas minął, nic się nie stało, ludzie się uspokoili, wszystko przeszło. Dzisiaj, gdy przychodzi rok 2000, ja myślę, że coraz więcej głosów będziemy słyszeć, które będą mówić, że coś się zbliża i będą bardzo bliscy prawdy. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że wydarzenie, o którym mówi całe Pismo Święte, począwszy od Starego Testamentu, a skończywszy na Księdze Objawienia, mówiące o przyjściu Jezusa Chrystusa, że to musi nastąpić po roku 2000. Wcale nie. Nie chcę tego tak ująć, bo my tego nie wiemy, bo to nie zostało napisane w Piśmie Świętym. Ale o tym wieku XXI będę mówił w zupełnie innym wykładzie, nie dzisiejszym. Dzisiaj chciałbym mówić o dwóch nazwach, które pojawiają się często i coraz częściej na łamach prasy. Mówi się o tym podczas wywiadów telewizyjnych, pisze się w książkach. Mianowicie, ostatnio wiele się mówi o tak zwanym nowym porządku świata. Z drugiej strony inni mówią o nowym wieku, albo inaczej, New Age Movement, o ruchu nowego wieku.
Proszę nie mylić nigdy tych dwóch rzeczy i mieszać ich ze sobą. Dlatego, że nowy porządek świata to jest zupełnie co innego i ruch nowego wieku to jest zupełnie co innego. To są dwie różne, absolutnie różne od siebie rzeczy, które mają tylko i wyłącznie jeden wspólny mianownik, bo można je wpisać w Ewangelię Mateusza 24 rozdział, tam gdzie jest zapowiedź eschatologicznych wydarzeń, i w Ewangelię Łukasza, rozdział 21, w Księgę Daniela i w Księgę Objawienia Świętego Jana. Te rzeczy można tam znaleźć, ale oba pojęcia są od siebie różne. Mianowicie, nowy porządek świata to jest porządek świata typu politycznego z uwzględnieniem religii, a nowy wiek to jest jak gdyby, nie chcę tego nazwać religia, ale może jak gdyby nowe poszukiwanie zaspokojenia jakichś religijnych pragnień, żądań, marzeń czy czegoś takiego. Zauważyliśmy, i to widać wszędzie, że stare porządki upadają. Stare traktaty nikną. Europa została podzielona w dziwny sposób. My to często nazywamy historycznie jako układy jałtańskie, w których panowie usiedli i podzielili między sobą strefę wpływów politycznych. Dzisiaj podobny proces się odbywa, trochę w innym wymiarze, dlatego że jeszcze stare potęgi nie całkiem umarły i jeszcze chcą mieć swoje wpływy. Na przykład to, co ostatnio jest bardzo silnie podkreślane w Polsce, to pragnienie wejścia do NATO, organizacji wojskowej, która miałaby być parasolem ochronnym dla Polski i innych krajów byłego bloku wschodniego. Proszę zauważyć, i to ze zdziwieniem należy odnotować, że Rosja sprzeciwia się wejściu Polski do takiego układu. A Polacy z miejsca określili to mianem, że jest to nowy układ jałtański w aksamitnych rękawiczkach. Jak i co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Ja mówię trochę o polityce po to, żeby wejść na teren religijny za chwilę. A więc stare traktaty, poczdamskie, jałtańskie, wersalskie, czy jakiekolwiek inne, odchodzą w historię i będą pilnie studiowane przez historyków. Odchodzą autorytety. My znamy jako pokolenie powojenne nazwiska z czasów wojny ludzi, którzy byli zasłużeni, począwszy od prezydenta Roosevelta, który był człowiekiem oddanym również i sprawie polskiej w swój osobisty sposób, ale potem przychodziły na arenie historii świata pojawiły się nazwiska, które może wymienię, tacy jak w Chinach Mao Tse-tung, w Jugosławii Tito, we Francji De Gaulle, w Rosji Chruszczow, potem Breżniew, w Ameryce Kennedy, w Indiach rodzina Gandhich, potem już nowsza historia to prezydent Bush, w Anglii premier Thatcher, następnie dzisiaj nowy człowiek, z którym Ameryka wiąże ogromne nadzieje, bo myśli, że będzie to coś zupełnie nowego. I rzeczywiście, Bob Clinton powiedział takie zdanie: chcę zapomnieć o tym, co było w przeszłości. Chciałbym widzieć zupełnie inny, nowy świat. I chyba dlatego wygrał wybory. Ja chciałbym przypomnieć nieco o historii, dlatego poproszę operatora tej maszyny, żeby tu przybył. Chciałbym przypomnieć wydarzenie, które wstrząsnęło całym światem po raz pierwszy. Na tej taśmie jest parę takich zanotowanych wydarzeń, ale proszę, może przypomniecie sobie, co stało się. Wersja jest angielska. Data 1963 rok. Głośniej proszę dźwięk. They cheered all along the 11-mile route. It was a warm November's day, the car roof was down, it was all too easy. The motorcade moved into downtown Dallas.
On the fifth floor of the school book depository, the assassin prepared himself. The president was hit three times. Mrs. Kennedy tried to protect him. Governor John Connolly, traveling with them, was wounded in the back. Confusion on the streets as the president was rushed to hospital. Police scoured the rooftops for the gunman. At the Parkland hospital, crowds awaited news. Mrs. Kennedy's bouquet, blood-stained and abandoned. The announcement everyone dreaded was not long in coming. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson was immediately sworn in as president. We have suffered a loss that cannot be weighed. For me, it is a deep personal tragedy. I know that the world shares the sorrow that Mrs. Kennedy and her family bear. Just before dawn, Mrs. Kennedy returned with her husband's body to the White House, where it lay in state. Lee Harvey Oswald, an ex-Marine who wanted to adopt Soviet citizenship, was arrested within hours. The murder weapon displayed. 2 days later, as he was being transferred to the county jail, he was gunned down by Jack Ruby. A staunch Kennedy supporter, Ruby said he did it for Jackie. Reenactments of Kennedy's assassination were staged, people now asking if Oswald acted alone. They spoke of a possible mafia plot. Some said another gunman fired from this bank, forever known as the Grassy Knoll. But a commission under Chief Justice Earl Warren later ruled there had been no conspiracy, a ruling that will probably always be challenged. On November the 25th, President Kennedy's body was carried to Arlington National Cemetery. John John, as his father called him, brave in his farewell. It was his third birthday. Leaders from 92 nations attended, emperors and kings, presidents and prime ministers. Jacqueline Kennedy lit the eternal flame. At midnight that night, she was to return again to be alone with her husband just one more time. It had been an almost magical reign. Jacqueline likened Washington under her husband's presidency to King Arthur's Camelot. John Kennedy was a man who liked heroic endeavors, who faced up to the great challenges, and who demanded sacrifices. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Dziękuję bardzo. Proszę światła. Zauważyliśmy tutaj w tej scenie bardzo ciekawe wypowiedzi. Po raz pierwszy w 1963 roku, wtedy, gdy został zamordowany prezydent Kennedy, przywódcy z 90 krajów spotkali się w jednym miejscu. Po raz pierwszy po wojnie. I było to wydarzenie na miarę całego świata, dlatego że wszyscy byli tym poruszeni. Nikt do dzisiejszego dnia dobrze nie wie, dlaczego ten człowiek został zamordowany. Wypowiedział wspaniałe zdanie, pod koniec słyszeliśmy to, którym powiedział, że to nie jest to, co wy oczekujecie od swojego kraju, co wasz kraj wam da, ale co wy dacie dla swojego kraju. I dlatego to, co powiedział Kennedy, było czymś przełomowym dla Ameryki. A to, co się stało po erze Kennedy'ego, rozpoczęło całą serię najrozmaitszych wydarzeń, którymi byli wszyscy ogromnie zainteresowani. Faktycznym człowiekiem jednak, który dokonał ogromnych zmian, nie takich jak Kennedy, który nie zdążył ich dokonać, był zupełnie kto inny. Nie przywódca państwowy, chociaż ma państwo pod sobą, nie człowiek, który posiada dywizję, tak jak oczekiwał tego Stalin, ale był to człowiek religii i nazywał się Jan XXIII.
Przybrał swoje imię po to, aby zmyć czarne, nieprzyjemne plamy zaszłości historyczne i dlatego przybrał imię Jana 23. Człowiek ten został określony przez ludzi jako dobry papież. Tak się o nim pisało. Człowiek ten był również tym, który zwołał Sobór Watykański Watykanum II. Jego poprzednik, co trzeba powiedzieć, gwoli ścisłości historycznej i uczciwości, nie miał czystych rąk. Dlatego, że był w jakiś sposób pośrednio związany z II wojną światową, zwłaszcza wtedy, gdy błogosławił zakłady Krupa i niemieckie armaty. Dlatego też, gdy przyszedł Jan 23, dla wielu ludzi zaświtała nadzieja zupełnie czegoś nowego, zupełnie czegoś odmiennego. Było to wydarzenie komentowane w świecie. Oto mamy człowieka, który uśmiecha się, człowieka, który może rozmawiać z ludźmi, człowieka, który zeszedł ze swojego tronu, tak zwane sedia gestatoria. Podczas Soboru Watykańskiego dwóch dziennikarzy siedziało obok siebie, którzy czekali, aż pojawi się papież. I nagle jeden z nich trąca drugiego i mówi: popatrz, popatrz, co, nadzwyczajna rzecz jest. Jaka nadzwyczajna rzecz, co się dzieje? Papież, no widzę, że papież, ale on idzie. No a co ma, lecieć? No przecież, że idzie. Tak, ale on nie jest niesiony. Bo dotąd w historii był noszony. A od tego momentu chodził. Zdjął swoją koronę, tą, na której w muzeach watykańskich można oglądać, jest napisane Vicarius Filii Dei. Zdjął swoją tiarę. Zbliżył się do ludzi. I był to ogromny przełom, który musi być odnotowany w jakiś sposób w historii. Ale jak każdy człowiek, Jan 23 zmarł. Na jego miejsce wybrano papieża, który nazywał się Paweł VI. Paweł VI był papieżem, który był politykiem. Nie był tak otwarty jak Jan 23, ale z chłodną kalkulacją przeprowadzał wszystkie swoje sprawy dotyczące Kościoła rzymskokatolickiego, innych wydarzeń w Kościele, starał się wypełnić to, co zalecał Sobór II Watykański. Ale i Paweł VI odszedł do historii. Potem przyszedł Jan Paweł I. Był to pierwszy papież, który zainteresował się sprawami, które nie powinny być w Kościele. Może i dlatego, ja nie jestem sędzią, może i dlatego po miesiącu zakończył swoje życie. A potem pojawił się człowiek, który, gdy został wybrany na swój urząd, to doprowadził do tego, że cały świat na moment zamilkł. Konklawe odbywa się w taki sposób w Watykanie, że gdy papież jest wybierany, po każdej sesji z komina, który umieszczony jest tam, gdzie jest sala sekstyńska, mnisi palą papiery. I albo z komina wydostaje się czarny dym, to oznacza, że papież nie został wybrany, albo z komina wydostaje się biały dym i wtedy speaker ogłasza wszystkim papam habemus, co oznacza mamy papieża. Jest to bardzo ważne wydarzenie podczas konklawy. Ale gdy podano imię tego papieża, to świat zamilkł. Bo przez przeciąg historii nie był wybrany jeszcze nigdy papieżem Słowianin. Przez przeciąg historii jeszcze nigdy taki człowiek nie zasiadł na tej stolicy. A najbardziej zdziwione były wszystkie kraje bloku wschodniego, przede wszystkim Polska i przede wszystkim Moskwa. Co teraz będzie? Jan Paweł II przybrał swoje imię w taki sposób, aby pokazać wszystkim ludziom, że będzie spadkobiercą tych idei, które głosił Jan 23 i tych
zmian, które zapoczątkował Paweł VI. Rychło się okazało, że są to kolosalne zmiany. Zmiany, które mają swoje odzwierciedlenie w Piśmie Świętym, a zwłaszcza w Księdze Objawienia. Ja nie zamierzam prowadzić wykładu dzisiaj na temat Księgi Objawienia i co i jak mówi o tym Księga Objawienia, bo to jest przedmiot raczej studiów domowych i dłuższego studium, ale chciałbym powiedzieć, że ten człowiek, który zasiadł na tej stolicy, doprowadził do zmian w systemach politycznych swojego państwa, bo Watykan jest państwem, suwerennym państwem, znajdującym się na terenie Włoch. Państwo to ma swojego premiera ministrów, którym oczywiście jest kardynał. Państwo to ma swoich urzędników, ma swoją policję, tak zwaną Gwardię Szwajcarską, ma swoje znaczki, swoją pocztę. Wszystko. Wszystko, co jest potrzebne. I dlatego, gdy papież wszedł na ten swój tron, miał wielkie pole do popisu i wykorzystał je. Jego pierwsze podróże zadziwiły świat. Bowiem wszędzie, gdziekolwiek przybył, gdy wychodził z samolotu, całował ziemię. Ja muszę powiedzieć o jednej takiej ciekawostce. Mianowicie, gdy papież przybył do Ameryki. Ameryka jest krajem protestanckim, była przynajmniej w większości. I oto przybywa do Ameryki przywódca Kościoła katolickiego. Jak może być przyjęty przywódca Kościoła katolickiego w protestanckim państwie? Jakie jest odnoszenie pomiędzy protestantami a katolikami, można zaobserwować w Irlandii najlepiej. Ja pozostawiam to bez komentarzy. Ameryka była znana z tego, że przez całe wieki w szczególnie nieprzyjemny sposób określano papieża jako osobę. Jako system. A gdy papież przybył do Bostonu i wylądował na lotnisku, gdy wyszedł, ucałował amerykańską ziemię, wzniósł swoje ręce w górę i wypowiedział zaledwie jedno zdanie. America the beautiful. I Ameryka oszalała z radości. Dlatego, że uważano, że przyjedzie wróg, że przyjedzie człowiek, który będzie rzucał im oskarżenia, że przyjedzie ktoś, kto z natury samej jest odpychający. Tymczasem zobaczono, że on wcale nie jest odpychający, że on umie się uśmiechać, że on umie mówić, że on umie przemawiać, umie porywać tłumy, ma charyzmatyczny sposób mówienia, że jest tym, z którym można dogadać się. I coś się w Ameryce wtedy stało. Tysiące ludzi zaczęło słuchać, co papież mówi. Mało tego, co mówi, nawet tego, co mruczy. Państwo się będą śmiali z tego, ale będąc w Ameryce, wszedłem do jednego ze sklepów muzycznych i wertowałem płyty i nagle zobaczyłem jedną z płyt, gdzie papież tak wygląda. Jakoś tak, nie umiem tego pokazać, bo ja nie jestem papieżem. Jakoś tak, a pod spodem napis mruczenie papieża. Jakie mruczenie papieża? I potem przeczytałem na odwrocie historię. Gdy papież był w Polsce i spotkał się z młodzieżą, usiadł razem z nimi na takim podium. Młodzież grała piosenki kościelne, które papież doskonale znał jako katolik, a papież nie śpiewał, tylko mruczał. I ktoś sprytny przyłożył wtedy mikrofon i nagrał to mruczenie. Ukazało się jako bestseller w Ameryce. Nieprawdopodobne, na czym ludzie mogą zarabiać. Ale to wydarzenie mówi tylko o tym, że w umysłach ludzi dokonuje się ustawiczna zmiana poglądów. Ta zmiana poglądów jest opisana w Piśmie Świętym, dlatego że ja za chwilę zechcę zacytować niektóre rzeczy o papiestwie i o papieżu. Mianowicie jeden z autorów 3 lata temu, były jezuita, ale zwolennik papiestwa i Kościoła katolickiego, napisał bardzo ciekawe zdanie o papieżu. Jego autorytet, ta siła,
jest symbolizowana przez klucze obmyte ludzką krwią Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Jan Paweł jest i będzie jedynym posiadaczem kluczy tej krwi. Tak się nazywa książka. Klucze tej krwi. Dalej czytamy tak. Papież w dzisiejszym świecie, rozbitym doszczętnie, w świecie niezgodnym, niespójnym, przedstawia wizję nowego porządku światowego skoncentrowaną wokół osoby i opartego na osobie Chrystusa Pana. Trudno nie podziwiać takiego argumentu. Bowiem przedstawia on wizję nowego porządku światowego skoncentrowanego wokół osoby i opartego na osobie Chrystusa. Cokolwiek by ktokolwiek o tym myślał, musi wyciągnąć pewien wniosek. Jeżeli mówimy o nowym porządku światowym, to od tego momentu musimy myśleć o porządku światowym, który jest oparty o system polityczny i o system religijny. System polityczny, który nie może przeciwstawiać się systemowi religijnemu i system religijny, który nie może zwalczać systemu politycznego. Jak się to ma dokonać w dzisiejszym świecie? Ja będę o tym jutro mówił. Panowanie nowego wszechświatowego kościoła. Jak się to może ze sobą połączyć? Jak na przykład Ameryka, która jest zupełnie odrębna w swoich poglądach, może popierać to, co powie papież i w jaki sposób papież zgodzi się z tym, co przedstawi Ameryka? Malachi Martin powiedział dalej. Należy przerwać 200-letnią bezczynność Kościoła narzuconą mu przez świeckie reżimy świata. Dlaczego 200-letnia przerwa? Jaki to ma wyraz historyczny? A ma. Bo to nas przesuwa wstecz do historii, która wydarzyła się w latach 1790, a szczególnie rok 1798, który, jak wiemy, był latami chluby Napoleona Bonapartego, o którym pamiętamy, że chciał wprowadzić nowy porządek świata i zcentralizować Europę, gdy francuski generał Dupont został zamordowany, dosłownie zasztyletowany na ulicach Rzymu. Dzień później drugi francuski generał, Berthier, aresztował papieża pod zarzutem spiskowania. Uwięził go, zesłał na wygnanie i wtedy zdawało się, że 1260-letnie panowanie Kościoła w Europie zostanie całkowicie zlikwidowane. Mija 200 lat od tamtych wydarzeń. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację świata. Absolutnie inną. W historii nazywa się to śmiertelna rana papieństwa. Jak dzisiaj to wygląda? Ten sam autor pisze. W przeciągu 10 lat pomiędzy 92 narodami świata na 5 kontynentach papież stał się światowym przywódcą. Jako posiadacz międzynarodowego profilu i prawdopodobnie jako człowiek, który osiągnął najwyższe światowe uznanie, jakie kiedykolwiek, ktokolwiek osiągnął w okresie pisanej historii świata. Nie jest to ciekawa wypowiedź? W historii religijnej nazywa się to uleczenie śmiertelnej. Ja przedstawiam dwie rzeczy, które wyciągnąłem z Pisma Świętego i ze starej historii, i z nowej historii. Nie podejmuję się żadnej krytyki ani omawiania teraz, po prostu zestawiania pewnych faktów, pozostawiając rzecz do rozważania późniejszego. Jeszcze raz. Gdy papież został zaaresztowany, to nazywa się to śmiertelna rana zadana papiestwu. A dalej, gdy dzisiaj mówimy, że jest to posiadacz międzynarodowego profilu, uznany przez świat i prawdopodobnie, jak mówi autor, osiągnął on najwyższe światowe uznanie, jakie kiedykolwiek ktokolwiek osiągnął w okresie pisanej historii świata, to w historii religijnej nazywa się to jest mój komentarz w tej chwili,
Nazywa się to uleczenie śmiertelnej rany. I my musimy do tego jakoś odpowiednio podejść. Dlatego, że panowanie takiej siły i takiego autorytetu musi być w Piśmie Świętym odnotowane. Nie może być ten fakt pominięty milczeniem, zwłaszcza, że dotyczy on historii religijnych. Czytamy zwłaszcza Księgę Objawienia, która doskonale ilustruje wszystkie zaszłości. Ale autor książki dalej mówi tak, że nadejdzie czas, w którym wymusi on, czyli papież albo papiestwo, akceptację i wprowadzenie poselstwa o Chrystusowym objawieniu oznajmionego przez papiestwo i Kościół rzymskokatolicki. W moim komentarzu będzie według uznania Kościoła katolickiego. Patrząc na tą wypowiedź Martina, słowo wymusi albo wprowadzi, w angielskim języku trochę inaczej to brzmi. Tam on użył słowa implementation, jak gdyby wprowadzenie, jak gdyby dosłownie narzucenie. To jest trudno oddać dokładnie w języku polskim. W każdym bądź razie akceptacja poselstwa o Chrystusowym objawieniu oznajmionego przez papiestwo i Kościół rzymskokatolicki. To nie mówi wróg Kościoła katolickiego, to mówi zwolennik Kościoła katolickiego. I jeszcze raz podkreślam z całym naciskiem, że to musi być odnotowane w Piśmie Świętym. Inaczej mówiąc, Chrystus rozumiany tak, jak go rozumie Kościół katolicki, włącznie z interpretacją tekstów Ewangelii Mateusza, rozdziale 16, 18 i 19. Kościół głosił to przez całe wieki, ale dzisiaj konfiguracja Kościoła jest zupełnie inna. Absolutnie inna. Dlatego, że nastąpił upadek komunizmu, obserwujemy na własnej skórze niestabilność kapitalizmu, istnieje daleko posunięty rozkład moralności chrześcijańskiego, podkreślam, Zachodu, i świat, który został dosłownie spięty możliwościami technicznymi. Te wszystkie urządzenia, które my dzisiaj widzimy, włącznie z tym, które mnie fotografuje, jest wynalazkiem ostatnich lat. Najważniejsze wynalazki ostatnich lat, które rozbudowały do niewiarygodnych wprost możliwości, a to nam będzie w naszym wykładzie potrzebne, możliwość komunikowania się między sobą i rejestrowania rzeczy, wypełnią niektóre rzeczy zapowiedziane przez Pismo Święte. Jakie to rzeczy? Mianowicie łączność satelitarna, video, fax, modem, personal computer. To są rzeczy, które opanowały zdecydowanie wszystkie dziedziny życia codziennego, ekonomicznego, jakiegokolwiek byśmy nie chcieli. Można cuda dosłownie z tymi rzeczami robić. Można oplątać informacją cały dosłownie świat. I taki świat zmierza w kierunku dania papiestwu niewyobrażalnej siły politycznej według pana Martina. Niewyobrażalnej siły politycznej. Zgodnie z objawieniem świętego Jana musi nastąpić pełna unia pomiędzy Kościołem i pomiędzy państwem i wtedy dopiero będziemy widzieli wypełnienie się proroctwa biblijnego. W jaki sposób można to osiągnąć? Jak? W tym tle pojawia się termin nowy porządek świata. Jest to ciekawe. Związanie systemu politycznego z systemem religijnym po to, aby wytworzyć jeden twór. Wczoraj powiedziałem, że jeszcze do niedawna mieliśmy na świecie trzy potęgi. Jakie? Ameryka, Rosja i Kościół, który nie ma dywizji. Dzisiaj na arenie międzynarodowej pozostały tylko dwie. Ameryka, która ma zupełnie inny, nowy pogląd na rzeczy i
Kościół, który nie ma dywizji. W jaki sposób te dwa potężne organizmy mogą ze sobą współpracować? Chcecie znać odpowiedź na to? Jutro. Bardzo dobrze. Bo ja muszę mówić coś jutro jeszcze. Ale chciałbym mówić o drugiej rzeczy. Co to jest nowy wiek? New Age Movement. Według tego, co zdołałem zebrać jako informację o tej nowej, dziwnej religii, niereligii, pojęciu, niepojęciu, jest to skomasowane w czterech takich punktach głównych. Mianowicie religia ta, albo ten ruch mówi, że wszystko jest jednością, albo uniwersalna jedność. Ten termin jest bardzo nam potrzebny w dalszym rozważaniu nad tym, co powiedziały mi rozmaite czasopisma. Należy to zinterpretować tak. Wszystko ożywione i nieożywione, widzialne i niewidzialne jest samą esencją i ta esencja jest ultimatywnie rzeczywistością i boskością. Wszystko jest jednością. To ogromnie przypomina grecką religię, która nazywa się panteizm, panta rei, albo inaczej wszystko płynie, wszystko jest w ustawicznym ruchu. Ale wszystko w panteizmie można uznać za Boga. I ten mikrofon, i tą oprawę, i ten papier, i to, ten pulpit, i to wideo. Wszystko może być boskie, a jednocześnie rzeczywiste. Dalej, ten ruch twierdzi, że ludzie sami są również boscy, a ta niebiblijna idea pochodzi i wyrasta z tego, co poprzednio powiedziałem. Innymi słowami, ludzie albo człowieczeństwo jako część uniwersalnej jedności jest sama w sobie boskością. Biblia tak nie uczy, Słowo Boże tak nie mówi. Ale to, co tu jest powiedziane, bardzo wyraźnie sięga do samych początków, do pierwszej Księgi Mojżeszowej, w której pewna istota mówi tak. A gdy spożyjesz, będziesz równa Bogu. To było powiedziane do Ewy. Wtedy, gdy na moment zawahała się. Wtedy, gdy Ewa uważała, że warto spróbować być Bogiem. A dzisiaj, alternatywnie, nowa idea, która głoszona jest przez tysiące ludzi w tym świecie, mówi, ty jesteś Bogiem. A to prowadzi do dalszych rzeczy. Prowadzi mianowicie do tego, że występuje w tym ruchu coś w rodzaju duchowego zapomnienia, duchowej amnezji. Wiara, że ludzkość cierpi na duchową amnezję, zapominając, że są częścią jedności i boskości. A to prowadzi do następnego wniosku, że ta niewiedza, że się jest Bogiem, czyli że na przykład to zgromadzenie, każdy tutaj siedzący jest Bogiem, jest nam wroga. Ale nie jest złem. W usiłowaniu zapamiętania, że ludzie są bogami, ludzkość musi szukać oświecenia poprzez różne metody. Jakie metody? Mianowicie rozmyślanie, nucenie, słuchanie ezoterycznej muzyki, poszukiwanie mistycznej wiedzy, używanie halucynogennych narkotyków. Aha. To w tej religii można wszystko robić, aby tylko dojść do przekonania, że się jest Bogiem. Ten nowy ruch uważa, że my w zasadzie nie grzeszymy. Dlaczego nie grzeszymy? Dlatego, że wszystko w świecie jest iluzją, złudzeniem. To, że to jest, to nie jest to, że to jest, tylko jest to moje wyobrażenie o tym. To, że ja jestem, to nie jest to, że ja jestem, to jest moje wyobrażenie, że ja jestem. I dlatego, gdy popełnię jakiś grzech, to nie jest to, że popełniłem jakiś grzech, to jest tylko moje wyobrażenie, które jest błędne, bo grzechu jako takiego nie ma.
New Age Movement głosi również, i to bardzo wyraźnie, że nie istnieje coś takiego jak grzech i że apostołowie popełnili ogromną pomyłkę. Dlatego, że się, gdy się narodził Jezus Chrystus, a ogłosiła to jedna z przywódczyń tego ruchu, Marianne Williamson, i powiedziała w taki sposób, w oparciu o książkę Kurs Cudów. Napisała książkę Powracanie do miłości albo Powrót do miłości. Był to bestseller amerykański. 21 grudnia ubiegłego roku napisała, wygłosiła kazanie, że tak jak Maria dała miejsce Duchowi Świętemu, tak może uczynić każdy z nas. Ten urodzony w nas Chrystus to nikt inny, tylko ja. Ja, Bóg, ja mogę robić to, co chcę. I jest to zwiedzenie, które, jeżeli mówimy biblijnymi terminami, odprowadza nas tak daleko od Pisma Świętego, że Marianna wyjaśniła dalej. Apostołowie błędnie pojęli to, co widzieli, i uczynili z tego religię za sprawą swych ambicji, swego własnego ego. Dlatego Bóg spróbował jeszcze raz, w inny sposób, poprzez psychiatrę nowojorskiego, którego nazwiska nie ujawniono, który przez 7 lat, począwszy od roku 1965, utrzymuje kosmiczną łączność i pisze książkę, która ma 1200 stron formatu Biblii, żeby wyglądała jak Biblia, i daje jej nazwę Kurs Cudów. W krótkim czasie książka ta osiąga szczyty powodzenia. Jest rozpowszechniana po całym świecie. Istnieje około 1000 grup studiujących tą książkę codziennie. W pierwszym roku sprzedano 750 tysięcy egzemplarzy. Co uczy? Uczy, że należy zmienić serca i myśli. Uczy, że należy wpaść w trans przez rozmyślanie, że to, co potrzebujesz powiedzieć na takim studium, takiej lekcji, to jest tylko tyle. Od tej chwili nie mam i nie będę miał swojej własnej opinii i swojej własnej interpretacji. Od tej chwili nie potrzebuję niczego. Można zatem dyskutować o miłości, o przebaczeniu rodzicom, żonie, dzieciom, sobie. Można mówić o żalu. Można mówić, że grzech nie istnieje. Powiada się, grzech to jest jak nieznośne dziecko, które musisz po prostu zignorować. To jest nic takiego. Ruch ten przedostał się również i do krajów wschodu. Gdy byłem w Rosji, spotkaliśmy się z ruchem tak zwanych białych sióstr albo białego bractwa. Przychodzili również na nasze wykłady. Mają takie tablice, na których to tablicach jest wyobrażenie kobiety. Nazywa się Maria Diewa. Była dziennikarką, potem doznała jakiegoś przeobrażenia. Nazywa się Cwigun z nazwiska. Koło niej kręcił się jakiś człowiek, który uznał, że jest ona boginią. Uważają, że pod koniec listopada tego roku narodzi się Jezus Chrystus w niej. I dlatego nazywa się Maria Diewa Christos. Przeczytałem cały elaborat na temat tej religii. Jeszcze w życiu nie czytałem czegoś tak pokręconego, ale tak podobnego do tego, co głosi New Age Movement. Moi kochani przyjaciele, gdy mówią o tych rzeczach, że należy na przykład w New Age Movement myśleć odwrotnie, gdy się czyta jakiś tekst biblijny, to należy go wziąć zupełnie na odwrót. Jeżeli jest napisane, że Jezus Chrystus cierpiał za nas i umarł za nas, to należy ten tekst przeczytać odwrotnie i zacząć rozumieć, co to może oznaczać. I powiedzieć go tak: Jezus Chrystus nie cierpiał za mnie i nie umarł za mnie. Zupełnie nowa religia, która nie każe nam być odpowiedzialnym za nic. Religia, która omamia umysły ludzi w taki sposób, że chodzą jak pijani. I to ma swój odpowiednik również i w Piśmie Świętym. Ostateczne czasy są określone dziwnym mianem w Piśmie Świętym. Poczynania rozmaitych religii,
nazywane są często w Piśmie Świętym tym akadyjskim wyobrażeniem, wyrażeniem Babilon, które w języku hebrajskim ma znaczenie zamieszanie. A Pismo Święte mówi w niektórych wersetach, że to zamieszanie doprowadza do tak jak upojenia alkoholowego. Na ulicach Warszawy zobaczyłem grupę młodych ludzi, którymi się zainteresowałem. Nigdy przedtem w Warszawie czegoś nie było. Czegoś takiego. Oto chyba 5 czy 6 osób siedziało, poustawiali sobie instrumenty, taka nadymana ręką harmonijka i śpiewają. Bez końca, całymi godzinami. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. To jest melodia, która wprowadza po chwili tych ludzi w trans. Dołączają się do nich inni ludzie, którzy w kółko powtarzają dosłownie to samo. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. I tak bez końca, coraz szybciej, bębenki, tamburyny i muzyka. I muzyka cały czas. Upajające, dosłownie wprowadzające w jakiś trans, który jest ponad ich myślami. Jeżeli studiujemy te wydarzenia, to się pytamy teraz, kto za tym wszystkim się kryje? Kto jest autorem takiego zamieszania w tym świecie? Kto doprowadził do tego, że ludzie dzisiaj nie potrafią rozsądnie myśleć, tylko muszą się opierać na tym, co wymyśli ktoś zupełnie inny? Kto to jest? Gdy jednocześnie zbierzemy kilka tekstów biblijnych, takich jak z Księgi Ezechiela 28 rozdziału, takich jak z 1 Mojżeszowej 3 rozdziału i tam od wiersza 1. I dalej z Księgi Izajasza 14 rozdziału i wiersz 12. Może ten szczególnie tekst przeczytamy. Księga Izajasza, rozdział 14. I tam jest coś powiedziane, co powinno każdemu z nas dać to dużo do myślenia. Mianowicie w 12 wierszu czytamy tak. O jakżeś spadł z nieba ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. W języku hebrajskim to słowo jutrzenka jest wyrażone słowem Lucifer. Gdy my mówimy o kimś ty Lucyferze, albo jak mawiała moja babcia czasem na mnie ty Lucyperze, to zawsze myślałem, co to takiego może być. I myślałem, że to coś jest okropnego. Tak, muszę powiedzieć, że to jest coś okropnego. Jest to przepiękne hebrajskie słowo, Lucifer, które oznacza, że jest to syn jutrzenki. Jakżeś spadł z nieba. Jak się to stało? Ale gdy czytamy Księgę Objawienia, to odpowiedź tam jest. Tam jest powiedziane, że część aniołów bożych zbuntowała się. Że ci aniołowie wystąpili przeciwko autorytetowi Jezusa Chrystusa, obecnie znanego pod tym imieniem Jezus Chrystus. Że rozgorzała walka na niebie. Że część tych aniołów została zrzucona na ziemię, bo przegrała swoją wojnę. Że przywódca tych aniołów nazywa się szatan, co oznacza zwodziciel. I czytamy dalej w Księdze Izajasza. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, co mawiał. Wstąpię na niebiosa swój tron, wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto jesteś strącony. Słowo Boże nie pozostawia cienia wątpliwości i nie pozostawia nas w niewiedzy, co stało się z co najmniej 1/3 aniołów i ich przywódcą. I wyraźnie mówisz, że ci zostali zrzuceni. Gdzie zrzuceni? Niestety, na naszą ziemię. I tu na naszej ziemi odbywa się kosmiczny eksperyment. Dlatego, że według Słowa Bożego grzech, który jest nieposłuszeństwem wobec Boga, nie mógł być tolerowany u Boga, w Jego krainie. Ale z drugiej strony szatan powiedział, ja potrafię udowodnić,
że to, co ja wprowadzę, będzie lepsze. I skutki tego lepszego my ponosimy na swojej własnej skórze. Nie dlatego, że zawiniliśmy, nie dlatego, że to my byliśmy sprawcami nieszczęścia, ale stało się to z powodu niewierności naszych prarodziców. Biblia jest bardzo wyraźna i konsekwentna. Ona odpowiada nam na pytanie, dlaczego jest tyle zła na ziemi, skoro jest tak dobry Bóg. Ten okres czasu, w którym my żyjemy, jest odpowiedzią. Bóg chciał udowodnić całemu wszechświatu, że miłuje tych, których stworzył. I udowodnił. Udowodnił to za pomocą śmierci swojego syna, niewinnego, który nic nikomu nie uczynił. A został zabity przez tego, który mówił, że jego prawa są najlepsze. A gdy przyszedł do pierwszych naszych rodziców, powiedział: no przecież Pan Bóg dobrze wiedział, dlaczego wam zakazał spożywać z tego drzewa, bo wiedział, że gdy spożyjecie, to staniecie się mu równi i będziecie jako bogowie. Popatrzcie, w tym wszystkim, co dzisiaj przedstawiłem, to słowo, ta chęć sięgnięcia, aby być Bogiem, aby być Panem, ciągle w ludzkości jest. I gdy szatan raz zaszczepił to, to nie jest łatwo to wykarczować. Słowo Boże mówi, że my mamy szukać teraz ostoi, szukać ratunku, szukać pomocy. Pomocy u samego Jezusa Chrystusa, który zwyciężył szatana. Jedna z najpiękniejszych zapowiedzi Pisma Świętego koresponduje dokładnie z najpiękniejszym tekstem Nowego Testamentu. Ta zapowiedź to jest: nieprzyjaźń położę między tobą a niewiastą, i to zostało wypowiedziane do szatana. Nieprzyjaźń między tobą i Kościołem Bożym na wieki. Ale ten, który się narodzi z nasienia niewiasty, Jezus Chrystus, ten będzie tym, który zniszczy cię. To zostało wyraźnie zapowiedziane. A gdy czytamy Nowy Testament, odkrywamy Ewangelię Jana, rozdział 3, wiersz 16, to tam jest powiedziany najcudowniejszy tekst całego Pisma Świętego. Plan zbawienia. Albowiem tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak Bóg miłuje świat, czyli mnie, czyli ciebie, czyli każdego grzesznika, czyli każdego, który jest pod presją szatana, że za każdego człowieka dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I jeżeli ktokolwiek w Niego uwierzy, będzie zbawiony. O, jaka to jest nadzieja. Gdy my przyglądamy się rozwojowi sytuacji w dzisiejszym świecie, my możemy powiedzieć wyraźnie: nie jesteśmy zgubieni. My wiemy, dokąd zmierza historia świata. My dokładnie wiemy, jakie jest jej zakończenie, bo to w Księdze Objawienia zostało powiedziane. My dokładnie możemy obserwować, co robią ludzie, co robi szatan, co robią przywódcy państw, co robią przywódcy kościelni, bo mamy to opisane w Piśmie Świętym. To nie jest żadna tajemnica. Dzisiaj możesz zobaczyć w Piśmie Świętym, co będzie jutro. I dlatego żadne z dzieci Bożych nie musi się obawiać. My nie musimy się obawiać, że w pewnym momencie rozgorzeje światowy konflikt, który absolutnie zniszczy wszystkich. Nie, takiego konfliktu nie będzie, bo Biblia tego nie zapowiada. Ale Biblia mówi o końcu świata. Biblia mówi, że ten koniec świata jest związany z Jezusem Chrystusem osobiście. I Biblia mówi: człowieku, możesz się z tego uratować. Możesz mieć spokój sumienia dzisiaj i nagrodę w przyszłości. I to nie jest tak, jak pisze Reader's Digest do każdego: jesteś tym najcenniejszym naszym klientem. Dostajecie takie listy? Tak? A ja myślałem, że tylko ja dostaję. Biblia mówi do każdego człowieka: ty jesteś tym najdroższym i umiłowanym. Ty jesteś tym, za którego umarł Jezus Chrystus. Ty jesteś tym, którego Chrystus chce przyciągnąć do siebie i dać ci pokój serca. Ty jesteś tym, który nie musi bać się. Nie musi bać się jutra. Nie musi się bać nowego roku. Nie musi się bać 2000 roku, jeżeli taki w ogóle nadejdzie.
Nie musisz się obawiać niczego. Możesz mieć pokój w swojej rodzinie. Możesz mieć pokój w swoim sercu. Możesz mieć zapewnione wszystko, co dotyczy twojego duchowego życia. Przyjdź tylko. Tylko przyjdź. To poselstwo, które zostawiam dzisiaj, głosi, że Bóg jest miłością. To poselstwo, które mówię, nie każe nam się bać nowego porządku światowego. To jest inna sprawa. Ale to poselstwo wzywa mnie i daje mi nadzieję. Drodzy przyjaciele, czy jesteście gotowi, aby odpowiedzieć, gdy Bóg mówi do waszych serc, do waszych umysłów: ja umarłem za ciebie. Mój Syn dał wszystko, co było możliwe, abyś był zbawiony. Szatan będzie stał za tobą i będzie ci mówił: nie wierz temu. Zobaczysz, co się jeszcze w świecie dzieje. Ale Bóg mówi: nie bój się, ja cię poprowadzę. Tymi słowami chciałbym zakończyć dzisiejsze rozważanie, zapraszając na jutro, w którym chciałbym przedstawić pewne fakty, które zostały opublikowane w Stanach Zjednoczonych, a dotyczące zmian w systemie pojmowania ludzkiego. Będzie to jednocześnie adres